Bardzo często widzę, że yy, wiele osób ma taką trudność, że coś przeżywają w sobie, chcieliby to bardzo jakoś wypowiedzieć, chcieliby to jakoś bardzo wydobyć z siebie, ale nie potrafią nazwać tego, co przeżywają, nie potrafią właśnie dać temu imienia. Kiedy umiemy nazwać to, co jest w nas, kiedy umiemy nadać temu jakieś imię, co to jest, czy to jest zazdrość, czy to jest lęk, czy to jest złość, czy to jest jakaś irytacja, kiedy umiemy to nazwać, to, to nazywanie pomaga nam przeżyć to, co jest w nas. Dzisiaj tak mnie inspiruje Słowo Boże, w którym czytamy, że Bóg stwarza i nazywa to, co stwarza. Nazwał światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. Suchą powierzchnię nazwał ziemią i tak dalej. Bóg nazywa to, co stwarza. Właśnie jedną z rzeczy, która pomaga nam dobrze przeżywać samego siebie, swoje życie, także swoją wiarę, to jest umiejętność nazywania. Próbuj. Właśnie nazywać to, co jest w tobie. Nieraz ogólnie potrafimy powiedzieć, że ktoś mnie zdenerwował, ale tak naprawdę, co przeżyłem w tej sytuacji, co się we mnie odezwało, właśnie może zazdrość, może jakieś poczucie niższej wartości, może jakieś zranienie się we mnie odezwało, może jakiś lęk. Próbuj docierać do głębi tego, co jest w tobie i nazywać. Bardzo dobrze można nazywać to, co przeżywamy, kiedy wchodzimy w jakiś dialog z kimś, z kimś, kto pomoże mi też to nazwać, właśnie albo w dialog z Panem Bogiem na modlitwie z Jego słowem, albo w dialog z drugim człowiekiem, bo wtedy On pomaga mi nazywać. I kiedy ja nazwę sobie to, co jest we mnie, z całą pewnością będę umiał to inaczej przyjąć. I też to, co nazywamy, przestaje być dla nas jakąś niewiadomą, budzącą lęk, ale wtedy człowiek może spokojniej przyjąć samego siebie, bo wie, co w nim jest. Proś dzisiaj Pana Boga właśnie o taką umiejętność nazywania tego, co jest w tobie, o umiejętność odkrywania prawdy, która jest w tobie.